Informacje z Twojego regionu. GoDab Info. I wiesz więcej. Szanowni Państwo, obchodzimy 10. rocznicę powołania, utworzenia policji. Tak, to już 95 lat, jak w różnych okresach naszej historii, czasami trudnych, czasami tragicznych, ale w naszej polskiej historii policja zawsze stała na straży prawa i praworządności, służąc ojczyźnie i jej obywatelom. Policja zawsze ma sprzymierzeńców i tych sprzymierzeńców dzisiaj widzimy tutaj na sali. To są władze rządowe, samorządowe, mundurowe, niemundurowe, przyjaciele, nie związani w żaden sposób z resortem. Również sektor prywatny, który nie wiem dlaczego czasami jest tak odtrącany, bo od razu jak się kontaktujemy się z kimś prywatnie, to rozumiem, że korupcja, tak? Myślę, że pani prokurator, jeżeli Boże, pani prokurator Zalecka potwierdzą, że najważniejsza jest normalność, a nie jakieś tam... Dziękuję za waszą obecność po prostu. Szczególnie serdecznie chciałbym podziękować moim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym za ich dotychczasową, bardzo trudną służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. I chciałbym zapewnić tutaj zebranych oraz tych, do których te słowa dotrą w inny sposób, że za pomocą mediów między innymi, że zawsze wymagam od stojących tutaj policjantów służby zgodnej z etyką zawodową, ale też służby zdecydowanej, by obywatel, który nie narusza prawa, czuł się bezpiecznie, a osoba, która łamie prawo, szczególnie w sposób chuligański lub z tragicznymi skutkami, w sposób błyskawiczny została doprowadzona przed oblicze chociażby właśnie wspomnianych tutaj pani prokuratorek. Skutecznie. I tak będziemy pracowali po prostu, że się komuś podoba, czy nie. I tak jak kiedyś powiedziałem, parafrazując wypowiedź funkcjonariusza policji francuskiej, policja nie jest po to, by ją kochać. Policja ma być skuteczna. Wojewoda powiedział o kadrach. Faktycznie kadrę mamy, a dzisiejsze święto tego dowodzi, bardzo profesjonalną, bardzo młodą przy okazji i kieruje to do kobiet bardzo ładną przy okazji. Natomiast też to, o co zabiegamy od dawna, a więc o to, żebyście mieli Państwo godziwe warunki funkcjonowania. Dzięki staraniom dzisiaj na tej sali zebrał się taki skład, który na początku kadencji, jak przypominam sobie, pojechaliśmy do ministra Rapackiego w towarzystwie pana wojewody i pana burmistrza, przekonując go, że w takich warunkach policja po prostu nie powinna pracować i to urąga wszelkim warunkom. Dzisiaj już jesteśmy duży krok dalej. Pierwszy etap w zeszłym roku rozpoczęty. Dzisiejszy etap to prawie 7 milionów, które będą dedykowane na tą placówkę, siedzibę waszej przyszłej pracy. W kolejnym roku mam nadzieję, że ta inwestycja się zakończy i że wojewódzkie obchody Święta Policji będziemy mieli okazję gościć w powiecie gołdamskim. Za te wszystkie zmagania, za te starania bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo gratuluję tym, którzy otrzymali wyróżnienia, awanse, bo to taki szczególny miód na serce, jak przełożeni docenią to zwykłe postępowanie, zwykłe i niezwykłe, bo zwykła praca, zwykłe postępowanie, a efekt tego jest taki, że w tym powiecie czujemy się bardzo bezpiecznie. I tak jak powiedział pan komendant, nie dotykacie państwo tych obywateli, którzy nie łamią prawa, natomiast ci, którzy nie rozumieją, co to jest poszanowanie prawa, natychmiast są pociągani do odpowiedzialności. Komenda powiatowa policji w pewnym okresie czasu miała dwóch oficerów, młodszego inspektora i turka. Więc dwóch oficerów rządziło powiatem w powiatowej komendzie policji. Z całą życzliwością i z takim pewnym zatroskaniem chcieliśmy odbudować wspólnie z komendantem, z panem młodszym inspektorem póki co komendę powiatową policji w takim wydaniu, jakim jest teraz, dzisiaj. A to jest najlepsze wydanie, jakiego mogliśmy się spodziewać, bo to są wszystko ludzie młodzi, wykształceni, z nowymi wyzwaniami w świecie przestępczym, które pojawiły się w trakcie, no, nazwijmy, rozwoju cywilizacji, tak w skrócie, bo od cyberprzestrzeni nikt nie myślał jeszcze parę lat temu, a to też są przestępstwa dla wysokiej klasy specjalistów w komendach powiatowych również. Myślę, że
ten skład komendy powiatowej, te 60 osób, to najlepsze w mojej ocenie w historii wydanie, jakie było jeszcze w poprzednich czasach i teraz, ponieważ na dzień dzisiejszy mamy 5 oficerów, 2 kształci się na Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, ale wiem, że część z Państwa policjantów to kształcenie odbywa na co dzień, na różnego rodzaju szkoleniach i kursach. I to jest niezbędne i przydatne do pełnienia służby. Informacje z Twojego regionu. GoDaPinfo. I wiesz więcej.